Sunia. Siemanko, z tej strony DarkBoyZBO i dzisiaj chciałem wam przedstawić moca, którego zrobiłem specjalnie na konkurs na serwerze Legownicy od Latkensa i Dudusia, do których kanałów znajdziecie link na dole, tak. I jeszcze link do serwera też tam będzie. To co, zaczynamy. A na początek to, jak się prezentuje mój mocek na obracarce. Tak, tak on wygląda. Piękny, nie? Prawda? Elegancki według mnie. Tak, niech zrobi pełny obrót, a za chwilę przejdziemy do szczegółowego omawiania. Wszystko wam pokażę i wytłumaczę. No dobra. A więc tak. Tak wygląda mój moc na konkurs. Jest to stara, ale odrestaurowana kamienica. Tematem konkursu było współczesny budynek miejski. Chyba tak by, taki był temat. Tak. Konkurs jeszcze trwa do 20. tego miesiąca, także możecie śmiało jeszcze wbić na serwer i wziąć udział w nim, tak, jeszcze macie trochę czasu. A więc omawiając mojego mocka, to zrobiłem mu czarną obramówkę, którą widziałem w różnych mocach, często się spotyka ona w różnych mocach, jest oczywiście diament, bo mój moc przedstawia Jubilera, tak. I co jeszcze? Zrobiłem swoją ulicę, chodnik, ścieżkę rowerową, własny pojazd. Tak wygląda mój samochodzik. Jest on bardzo podobny do tego nowego samochodziku z sklepu spożywczego, ale no, nie inspirowałem się nim. Po prostu zobaczyłem ten samochodzik już po zbudowaniu mojego i no, zauważyłem duże podobieństwa. Dobra, nieważne, odkładamy samochodzik. Są tu scenki, pan się oświadcza, tak? Pan się oświadcza tej pani, a pani jest zachwycona. Zachwycona jest ta pani. Tutaj inna pani ogląda na wystawie za szybą sklepową diamenty. A tu jest jakiś reksio, tak. Chihuahua. Okej. Okay. Hydrant. Tak się prezentuje front sklepu. Jest szyld diamentu i złota klamka. Na wszystko patrzy kamera, która jest w laptopie. Podgląd ma oczywiście właściciel, tak. Dalej. Jest lampa, no, która jest okej, okay, okej. Okay. Lampa jest akurat zestawu, ale okej, okay, to jest jedyny chyba, że jedyna rzecz w stałości, która jest zestawu. No jeszcze może poza ścieżką rowerową, tak. Dalej, tak wygląda elewacja. Mnie się podoba. A tak wygląda dach. Na dachu jest ogródek właściciela. Tak, jest ogródek. Jest otwierana szyba do dachu. Teraz czy to otworzę? Otworzyłem to. Jak widzicie, jest tu gniazdo roku gołębia z popularnego mema. Jest wentylacja, antena, kominek. Tak wygląda jeszcze dach. Ok, to teraz wam pokażę może tył. Już chciałem przejść do wnętrz, ale zapomniałem o tyle. Boki są nieistotne, ponieważ tutaj stoją w mieście inne kamienice, tak. No a poza tym, tu rośnie bluszcz i jest okienko z okiennicą, tak. Znaczy z zasłoną, no. Tak, siedzą wszędzie gołębie,
Nad tyłem się zbytnio nie przykładałem, bo go nie widać. Ale jednak coś tu zbudowałem. Tak, jest śmietnik. Rynna. Drabinki, wejście do apartamentu, po drabince na balkon. Jakoś to musiałem ogarnąć wejście, nie? Żeby to miało chociaż sztero realizmu, nie? Dobra. Tak. I co? To teraz wnętrza. Teraz wnętrza. Tak wygląda ostatnie piętro. Jest tu kuchnia niewielka, dużo roślinności. Złota figurka wisi, stoi na półce. Tu jest łazienka z prysznicem i ubikacją. Tak, i co dalej? Jest okap, żaluzja. Tak. Może wam jeszcze tutaj pokażę. Tu też rosną roślinki, jest lampa, dużo roślinek i lampa też jest tutaj, tak, na dachu, na suficie. No, dobra, ok. A najfajniejsze w tej kuchni jest to radio. Ekspres do kawy też jest fajny, ale radio jest chyba moim majstersztykiem, nie? Jak to się mówi, tylko jak je wyciągnąć. Jak je wyciągnę stąd. Okej. Okay. Rozwaliłem je. Dobra, zaraz je poskładam. Może pauza. I tak wygląda moje radio. Niepiękne. Eleganckie. Dobra, pauza. Drugie piętro. Tak, wszystkie piętra są w łatwy sposób zdejmowane. I tak wygląda główne pomieszczenie, po którym się schodzi schodkami. Tak, albo wchodzi schodkami na trzecie piętro, czy na czy drugie. Tak, tu jest wejście, gdzie jest parasol. Tak. I telewizor nad wejściem. Tu jest telewizor do grania w konsolę, tak. Stolik, dywan, łóżko, kwiatek. Fotel z padem. O kurde, a co to? A co to? Coś się ukryło pod schodami, jakieś piski. Jakieś piski. A co to je może być? Czas to sprawdzić. Co jest pod schodami? Aha! Batman się tu ukrył! Batman się tu ukrył. Tak, dobra. Pokażę wam jeszcze sklep. A tak wygląda sam sklep. Tak. Jest tu zegar. Taki niby safe. No, niby safe, są diamenty, pierścionki zaręczynowe, takie pierścienie, oczywiście, nie wiem, lista jakaś, co można dostać, tak. Tu jest półka z złotym kranem i złotą figurką i jeszcze coś się sprzedało. Tu jest nasz właściciel Jubiler z laptopem i myszką. Tu są jeszcze diamenty na wystawie. Bardzo ładny jest ten. No, to na wystawie to te pierścienie, nie? Są bardzo ładne. Tak, jest oczywiście alarm. Właściciel ma przycisk pod biurkiem. Uruchamia się alarm i jest tu takie coś. Ok. Oczywiście jest też kamera. Jak już wspominałem, jest podgląd na laptopie i co. Co by tu jeszcze powiedzieć? Może jeszcze wam to pokażę. Dobra, bez komentarza. Dobra, podsumowując to, mi się podoba. A jak wam? Wam też się podoba? Myślę, że tak. To co?
łapeczki w górę, komentarz, subskrypcja, co tam chcecie. I hej, cześć, na razie. Na razie, pa, pa.